Akademia Ciekawości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami. No i obok mnie, w tej bezpiecznej odległości, pani profesor Beata Krzywosz-Rynkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, bardzo fajnie i miło panią widzieć. Przypomnijmy tylko, że trzeba mieć maseczki, prawda? My te maseczki mamy, tak, ja ale mam że tutaj. Mamy ten dystans bezpieczny, no to w tym momencie jesteśmy bez maseczek, tak żeby potem ktoś nam nie zarzucił, że tych maseczek nie mamy. Pani profesor, kilka słów na temat pani, czym się pani zajmuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, bo za chwileczkę powiemy, o czym będziemy rozmawiać, ale być może niektóre osoby nie znają pani, być może widzą teraz po raz pierwszy, albo ktoś w tej chwili patrzy na ekran i o, pani profesor, to nasza pani profesor jest, bardzo proszę. Tak, od prawie 30 lat pracuję na uniwersytecie, jestem psychologiem, zajmuję się rozwojem człowieka, ale też terapią. I jestem szefem katedry psychologii, opiekuję się nowo powstałym kierunkiem psychologia na naszym uniwersytecie, ale także jestem koordynatorem naszego akademickiego Centrum Wsparcia Empatia, ponieważ na naszej uczelni jest taki ośrodek, który daje wsparcie studentom w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych, ale też edukujemy studentów, pokazujemy, promujemy zdrowie psychiczne, pokazujemy sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i z tego powodu dzisiaj tutaj z Państwem jestem. To zanim jeszcze powiemy o tym naszym temacie, to a propos psychologii, to był strzał w dziesiątkę, żeby tutaj pojawił się ten kierunek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Brakowało chyba nam tego kierunku. Jeśli może być coś bardziej niż dziesiątka, to było nawet coś bardziej niż dziesiątka. Byliśmy w grupie trzech kierunków, które miały największą ilość chętnych. Na drugim miejscu po medycynie byliśmy, jeśli chodzi o ilość kandydatów na jedno miejsce. Wyselekcjonowaliśmy bardzo elitarną grupę studentów, którzy właśnie już teraz pracują. Odbyli swój pierwszy trening interpersonalny. No i teraz idą w tę podróż. Zobaczymy, jak im będzie szło. Na razie trudno, bo w lockdownie, ale wszystko przed nimi. Pani profesor, dlaczego warto rozmawiać o problemach, bo to taki będzie cykl, kiedy będziemy tutaj spotykać i rozmawiać o tych wszystkich trudnych sprawach. Dlaczego warto rozmawiać o problemach, bo nie ma co ukrywać, co niektórzy z nas zamykają się, nie mówią nam otwarcie, nie mówią innym otwarcie, co ich dręczy, co ich nęka. Potem z tego powodu zdarzają się różne złe sytuacje życiowe. Dlaczego warto rozmawiać? No, warto rozmawiać po to, żeby mieć świadomość, kiedy kończą się nasze zasoby do poradzenia sobie z trudną sytuacją i kiedy zwrócić się do specjalistów. My będziemy robić taki cykl spotkań na najbardziej potrzebne, powszechne tematy, problemy. Będziemy o nich mówić, będziemy pokazywać, jak radzić sobie w tych trudnych sytuacjach. A dlaczego warto? Bo generalnie wszyscy przeżywamy problemy, tak? I to jest truizmem. Ci, którzy są najbardziej zdrowi, też problemów doświadczają. Kłopot jest tylko wtedy, kiedy przestajemy sobie radzić. No bo co to jest problem psychologiczny? No, wyobraź sobie, Andrzeju, nie mogę tutaj dwóch rąk użyć, ale wyobraź sobie taki wielki słój. I w tym słoju jest woda. Tak jak w jeziorze. Na początku ona jest taka ładna i przejrzysta, im dalej schodzisz, tym coraz bardziej mętna, a na dole jest taki muł, który nie dość, że stamtąd nic nie widać, to on jeszcze jest taki gęsty i trochę przytrzymujący nas za nogi. Ludzie, którzy radzą sobie w życiu, pływają na powierzchni i jak ktoś umie pływać, to sobie dosyć dobrze radzi. Czasami jak nurkują niżej, ale umieją dobrze pływać, to się wynurzają i dalej płyną. Ale czasami schodzisz jeszcze niżej, kiedy świat dookoła jest już mało widoczny, jest coraz bardziej mętnie dookoła i wtedy jest już trudno. A czasami zanurzasz się jeszcze głębiej w te obszary, w których nie dość, że nic nie widać dookoła, to jeszcze ten twój muł cię przytrzymuje i wciąga. I tam jest najtrudniej. I jakbym powiedziała o tym, którzy ludzie sobie radzą, tak? Co to znaczy w ogóle radzić sobie, to powiedziałabym tak. Radzenie sobie z problemami zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze zależy od tego, co to jest za problem. Czasami nawet najbardziej zdrowej osobie zdarza się taki problem, że ona po prostu ląduje w tym mule od razu. Wtedy, kiedy
ktoś odchodzi, kiedy ktoś ginie w wypadku, kiedy sami doświadczamy jakiegoś traumatycznego zdarzenia. No ja nie chcę już tutaj rozwijać trudnych historii, tak, ale są ofiary gwałtów zbiorowych, są ofiary długoletniego molestowania, są ofiary wypadków samochodowych, są ofiary poturbowane po związkach z osobami o rysie psychopatycznym. Tak. To są często osoby, które mimo bardzo zdrowych zasobów lądują tam na samym dnie. Ale czasami jest to tak, że schodzi się na to dno powoli. I to, czy radzimy sobie dobrze, czy nie, zależy właśnie od kategorii sytuacji, która nas spotyka, ale też od tego, co psychologowie nazywają zasobami. Co to są zasoby? Co to są zasoby? Od zasobów zależy to, czy sobie dobrze radzimy. Są osoby, które mają świetne zasoby, a są takie, które mają słabe zasoby. Te, które mają dobre zasoby, to nawet jak wylądują na samym dnie tego słoja i ten muł im je przytrzymuje, to one i tak się dosyć dobrze wynurzą, tak? Bo mają na czym się oprzeć. Jakbyśmy, pozwolę sobie użyć kolejnego porównania. Wyobraź sobie, że człowiek jest jak dźwig, tak? Wysoki, tak? Ciężki. No i taki dźwig, on się tak na powierzchni nie utrzyma sam. On musi mieć te takie nogi, takie podpory. Te podpory to jest to, co je trzyma. Im te podpory solidniejsze i im ich więcej, tym on się lepiej trzyma. Wtedy nawet jak się jedna z nich złamie, to on się trochę zachwieje, ale na innych się trzyma. I my jesteśmy takim dźwigiem, a te podpory to są właśnie nasze zasoby. Jakie to są zasoby? Ja sobie pozwolę dwa słowa o tym powiedzieć. Nie wiem, czy to jest interesujące. Mówmy, bo myślę, że to jest bardzo ważny i ciekawy temat, ale chyba dotyczący prawie każdego z nas, prawda? Tak, dokładnie. To nie jest tak, że dotyczy to 10-5% naszego społeczeństwa. To jest tak, że jesteśmy chyba wszyscy gdzieś takimi problemami dotknięci. Dokładnie. No więc te zasoby to też zasoby fizyczne. To znaczy, czy jesteśmy w ogóle zdrowi? Im bardziej zdrowi fizycznie jesteśmy, tym po prostu lepiej sobie radzimy. Osoby, które mają choroby przewlekłe, nadciśnienie, cukrzycę i tak dalej, generalnie trudniej sobie radzą też i z problemami psychicznymi. A więc bycie zdrowym to jest bardzo ważny zasób, to jest jedna z tych nóg. Druga z tych nóg to jest nawet to, jak jesteśmy zdrowi, to czy dbamy o swoją kondycję, a więc uprawianie sportów, bycie po prostu w miarę sprawnym i silnym. A to są rzeczy raczej oczywiste. Inne ważne nasze psychologiczne zasoby to jest nasza satysfakcja z tego, co robimy. Powiedzielibyśmy satysfakcja w życiu zawodowym. U studentów, uczniów to jest tak naprawdę takie poczucie, że jestem dokładnie w dobrym miejscu, że lubię to, co robię. Kierunek, który studiuję, sprawia mi radość, jest moją pasją, w związku z tym nie męczę się, jak się uczę. Przychodzi mi to w miarę łatwo. Mam poczucie sensu. A więc to, czy jestem w takim obszarze zawodowym, zawodowo-kompetencyjnym na właściwym miejscu. I bardzo wiele osób, które nie czują, że są na właściwym miejscu, ponoszą ogromne psychologiczne koszty, no bo ładują swoją energię w coś, co nie przynosi im radości i satysfakcji. Jak jesteśmy w tym miejscu, w którym czujemy się dobrze, to jest taka jedna z tych nóg, która nas dobrze trzyma. Jakbyśmy chcieli przejść na inne nogi, to powiedzielibyśmy, że taką inną ważną nogą to jest nasza grupa przyjaciół. A więc taka no po prostu grupa, do której przynależymy. I to może być drużyna sportowa, to może być grupa, nie wiem, jakaś religijna, to może być grupa, która protestuje przeciwko jakimś ideologiom innym. Znaczy, to może być w końcu grupa czy paczka przyjaciół, klub turystyczny. Zwykle przynależność do tej grupy wiąże się z jakimś klarownym światopoglądem i powoduje, że czujemy się silni przynależąc do czegoś, że pasujemy do czegoś, że są ludzie, którzy podzielają nasz światopogląd i to nam daje siłę. Posiadanie takiej grupy jest bardzo ważnym kolejnym takim wysięgnikiem, na którym stoimy. Kolejny zasób to są przyjaciele, a więc posiadanie osób, którym możemy się naprawdę zwierzyć, które nas rozumieją, z którymi jesteśmy blisko. A więc to jest pytanie, czy każdy z nas ma chociaż jedną czy dwie osoby takie, które naprawdę nas rozumieją i możemy liczyć na ich wsparcie. Kolejny ważny zasób, kolejna ważna noga to bliski romantyczny związek. To po prostu zwyczajnie miłość. Tak? To, że mamy osobę, z którą czujemy się dobrze, tak? Nie tylko w sferze emocjonalnej, bliskości, przyjaźni, ale też w sferze seksualnej, tak? W sferze jakiejś takiej satysfakcji też emocjonalnej.
Kolejnym ważnym zasobem jest rodzina, a więc no, bliscy, na których możemy liczyć w sytuacjach trudnych czy też ekstremalnych. No więc to są nasze główne zasoby, te takie wysięgniki, na których nasz dźwig stoi. I teraz tak, osoby nawet te, których dotykają trudne zdarzenia i lądują na samym dole tego słoja, jak mają zasoby, to one nie potrzebują zwracać się często do psychologów. Oni po prostu sami sobie radzą dobrze. W momencie, kiedy sobie nie radzą, no to z pewnością tak, trzeba. Natomiast te osoby, które stoją na takich kruchych postawach, mają te takie wysięgniki krótsze, chwieją się, to one dosyć często no, mają kłopoty nawet już z tym, żeby wiosłować w tej rzeczywistości, tak? Żeby radzić sobie na co dzień. I one dosyć też znajdują się czasami aż na samym dnie w tym mule, dosyć stopniowo. Kiedy dotykają ich problemy, czasami zwykłe życia codziennego, na przykład to, że mam kłopot z nauką i nie radzę sobie z wymaganiami, na przykład to, że nie czuję się dobrze na tych studiach, na przykład to, że zostawił mnie chłopak czy dziewczyna, na przykład to, że grupa, z którą czułem się zidentyfikowany, nie za bardzo już do niej pasuje i muszę coś zmienić. Ja już nie mówię o głębszych problemach, na przykład identyfikacji seksualnej, prawda? Więc jakby te problemy potrafią nas po prostu zwyczajnie przerastać. I jak mamy słabe zasoby, się chwiejemy, to idziemy niżej. I warto złapać ten moment, kiedy warto zwrócić się do specjalisty. Bo to nie jest trudno powiedzieć kiedy. Kiedy ktoś ma zapukać do empatii i powiedzieć, proszę pani, ja potrzebowałbym pomocy, bo sobie nie radzę. No to warto zastanowić się nad tym, kiedy ja myślę, że jeszcze wiosłuję, a kiedy wiosłowanie jest na tyle trudne, że potrzebowałbym po prostu wsparcia. Ale ja myślę, że często jest też tak, że po prostu boimy się pójść do tego specjalisty. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że już powinniśmy udać się po jakąś poradę, żeby ten specjalista nam pomógł, ale chyba w ogóle boimy się, tak jak czasami pójście do lekarza, czy też wykonanie jakiejś ważnej rzeczy, która nas czeka, też być może jest ona odkładana na później. Nie poradzę sobie, mam jeszcze czas, będzie okej. I tak ten problem chyba narasta i jest chyba coraz gorzej, prawda? I toniemy. Tak. No, wiesz, ja nie chciałabym demonizować psychologów czy psychiatrów. Tak? Znaczy, ja jestem najdalsza od tego, żeby mówić, że z każdym problemem powinniśmy się udać do specjalisty. No nie, ludzie generalnie, jak mają zasoby, radzą sobie i w ten sposób wzmacniają się, uczą się siły, uczą się być odporni. Kłopot jest tylko wtedy, kiedy mają poczucie, że sobie nie radzą, a czego się wtedy boją? Najczęściej boją się po prostu etykiety. Coś jest ze mną nie tak. Jestem nienormalny. I ja chcę tutaj powiedzieć i tobie, i zresztą wszystkim państwu, że my, specjaliści, czasami pomagamy ludziom w różnych sytuacjach. Tym, którzy są na tym samym dnie słoja, wyciągnąć się z problemów trudnych, ale czasami pomagamy też tym, którzy nawet sprawnie wiosłują, ale czasami nie wiedzą, w którym kierunku, mają kłopot z tym, żeby się jakoś zebrać razem, żeby się poprzyglądać sobie, zrozumieć siebie. Do nas, do naszego Akademickiego Centrum Wsparcia przychodzą takie osoby, które chciałyby się sobie poprzyglądać, trochę się zintegrować. Mówią, jesteśmy na zakręcie, coś się w naszym życiu skończyło i coś nowego się zaczyna. Nie umiem sobie złożyć tych klocków związanych ze sobą razem. Czy pani mogłaby mi w tym pomóc? I tak naprawdę wtedy celem tych spotkań jest integracja, poprzyglądanie się sobie. No i wtedy my nastawiamy lustra, żeby osoby się poprzyglądały w tych lustrach. Powiedzmy w takim razie, bo to też chyba jest bardzo ważne, czemu nie zwracamy się o tą pomoc? Boimy się? Bo to już mniej więcej było powiedziane, ale czy boimy się faktycznie tego, jak nas odbierze ta osoba, która ma nas wysłuchać, czy też jak nas odbierze potem społeczeństwo, że mamy jakiś problem ze sobą? No, myślę, że boimy się, społeczeństwo nie musi wiedzieć. No, nikt nie musi wiedzieć, że przychodzimy do terapeuty.
To nie jest też coś, z czym ludzie tak chętnie się obnoszą i opowiadają. Ale trochę boimy się przed samym sobą. To jest trochę tak jakby przekroczenie jakiegoś Rubikonu. Poszedłem do psychologa, to znaczy, że nie radzę sobie. Jak sobie nie radzę, to znaczy, że mogę się za chwilę posypać. I to jest ten kłopot, który mają osoby, które właśnie tak dosyć powoli schodzą niżej w tym słoju, że w momencie, kiedy ja idę do terapeuty, to przyznaję sam ze sobą, ja sobie nie radzę. To jest moment, kiedy nie starczyło mi zasobów. No niestety to jest pułapka. I powiem ci też dlaczego. Dlatego, że osoby, które nie idą do specjalisty, wtedy kiedy sobie czują, że sobie nie radzą i zaciskają zęby i próbują płynąć, bardzo często rozwijają w ten sposób destrukcyjne sposoby radzenia sobie, umacniają się w destrukcyjnych sposobach. To znaczy, jeżeli mam kłopot ze zrelaksowaniem się, jeżeli mam kłopot z tym, że ktoś mnie zostawił, jeśli mam kłopot z tym, że sobie z czymś nie radzę, no to co? No to sobie mogę wypić lampkę, tak? Potem mogę sobie kupić, wziąć, nie wiem, zapalić skręta, potem mogę sobie uprawiać przygodny seks, tak? To zawsze mnie trochę zrelaksuje. No i wtedy od czasu do czasu przecież to nic takiego, tak? No oczywiście, ale to nie są zdrowe sposoby radzenia sobie z problemem, bo problem, jeśli nie radzimy sobie, to rozwiązanie tego problemu nie leży od tak w jakiejś pigułce czy w jakimś sposobie, który jest łatwy, prosty i przyjemny. Czyli fajnie by było, tak prawdę mówiąc, zażyć tabletkę, prawda? Łykamy. Super. I jest z nami jest dobrze. Cudownie, prawda? I jest już wszystko okej. No więc właśnie, no praca nad problemami to jest ciężka praca. To jest jak w kopalni czasami. Trzeba zmagać się ze swoimi nawykami, trzeba pilnować siebie, trzeba łapać się na różnych negatywnych sposobach myślenia i je zmieniać. Bardzo często ludzie, którzy w ogóle idą do psychologa, mają takie trochę nierealistyczne przekonanie o tym, że taki psycholog i w ogóle takie siedzenie na spotkaniu z psychologiem to jest takie bardzo miłe i takie miłe i niewymagające. Tak? No to jest osoba, która nas wysłucha, która nas zrozumie i my się tak przy nią wywnętrzymy i już będzie dobrze. No chcę powiedzieć, że to jest trochę infantylne myślenie o tym, co dzieje się na spotkaniach z terapeutami. Bo gdyby tak było, to naprawdę można byłoby pójść do kosmetyczki, do fryzjera, tak? Porozmawiać z barmanem. Bardzo często my, psychologowie, mówimy o tym, że istnieje coś takiego jak syndrom barmana. Tak? To znaczy, że mylą czasami nas z kimś, komu można się wygadać. To jest dosyć powierzchowne myślenie o tym, o co chodzi w spotkaniach terapeutycznych. Bo spotkanie terapeutyczne to jest tak naprawdę dosyć trudna droga i my jako terapeuci musimy trochę balansować pomiędzy tym, żeby okazywać zrozumienie i akceptację, ale jednocześnie pokazywać tej osobie jej dysfunkcyjne sposoby działania, z którą ta osoba się często nie godzi. I to jest bardzo często zadawanie trudnych pytań, obnażanie różnych fałszywych sposobów myślenia. Jest nastawienie lustra i pokazanie, zobacz, tak wyglądasz. I to nie ja to mówię, tylko ty tak mówisz. Tak? I bardzo często osoby widzą swoje pokrzywione odbicie w lustrze i mówią, ja nie chcę tak wyglądać, to nie jest dla mnie przyjemne. No ale no właśnie, to chodzi o to, żeby zobaczyć obraz siebie prawdziwego, a nie tego, który żyje w pewnej ułudzie. No, zresztą ta ułuda najczęściej prowadzi w dół po równi pochyłej. Często jest tak, ja myślę, że tutaj wiele osób, które nas w tej chwili ogląda czy też słucha, ma taki obrazek z filmów, gdzie tak wyglądają spotkania czy z psychologami, czy z psychoterapeutami, że się siada na kozetce, prawda? Tutaj siedzi doktor Beata, która wysłuchuje w tym momencie mnie i tak każdy chyba taki ma troszeczkę przekonanie, że tak te spotkania wyglądają. Tak w rzeczywistości jest, że przychodzi się do was i się rozmawia na jakimś wygodnym fotelu. Tak. Nie wiem, woda jeszcze tak ewentualnie i chusteczki. I chusteczki. Tak, to wygląda, tak to wygląda w rzeczywistości. Tak, Andrzeju, no tak to jest. Jest fotel, jest wygodne siedzenie, jest woda i są chusteczki. I to jest realna rzecz, ale ona jest w pewnym sensie symboliczna, bo te chusteczki
są naprawdę potrzebne. Bardzo często rozmawiamy o sytuacjach trudnych, które, no, które prowokują do używania tych chusteczek. I one czasami wiążą się właśnie z odblokowaniem i wylaniem się czegoś, a czasami związane są z wylaniem się złości w stosunku do siebie, w stosunku do innych. Więc to oczywiście tak to wygląda, tak rozmawiamy. Czyli myślę, to też chyba, Beato, że sytuacja jest taka, że my się chyba boimy otworzyć. To jest tak, że dużo osób gdzieś dusi w środku te wszystkie swoje emocje i potem, no wy w tym momencie wiecie doskonale, jak to wygląda już podczas takich spotkań z pacjentami, ale myślę, że w tym momencie te chusteczki są mega potrzebne. No wiesz... Niezależnie, czy przychodzą do mnie kobiety, czy mężczyźni, myślę, że 70% z nich używa tych chusteczek. Ale to dobrze. To dobrze, no bo to znaczy, że mówią o jakichś obszarach, które są związane z głębokimi emocjami. No a emocje są prawdziwe, tak? Słowami potrafimy zafałszować różne rzeczy, ale emocje są prawdziwe. No i najważniejsze, żeby próbować dotrzeć do tego, co czujemy, jakie myśli towarzyszą temu, co czujemy, jakie zachowania towarzyszą temu, co czujemy. No ale przede wszystkim, jak radzimy sobie z tym, żeby te uczucia okiełznać, tak? Czy je dusimy, spychamy, czy rozwijamy różne dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie z nimi. Okłamujemy często samych siebie. Po to, żeby bronić się na przykład przed samym sobą najczęściej, tak? Bronić się przed samym sobą. Na przykład umacniać w sobie wizerunek siebie, który jest wizerunkiem nie naszym, w którym nie czujemy się dobrze. Młodzi ludzie przychodzą do mnie często z wizerunkiem siebie, który jest trochę wymuszony przez środowisko, przez rodziców, tak? Takim jestem, takim chciałbym być, taki wizerunek chciałbym podtrzymać. Wiele energii pakują w to, żeby właśnie uczyć się tego, studiować to, osiągać takie wyniki, robić takie rzeczy. I już nawet rodzice nawet ich do tego nie zmuszają, ale oni ciągle ten wizerunek w sobie podtrzymują. Wiąże się to z ogromnymi emocjami. I wiele takich historii mogłabym tutaj opowiedzieć. Pandemia koronawirusa. Teraz ten czas bardzo trudny dla nas wszystkich, nie tylko czy w Olsztynie, czy w regionie, czy w Polsce, czy też na całym świecie. Ma to też wpływ na nasze zachowania? No tak. Nie jesteśmy tutaj przedstawicielami nauk ścisłych, ale obydwoje wiemy, co to jest papierek lakmusowy. Więc moim zdaniem ta pandemia jest trochę papierkiem lakmusowym na nasze zasoby. I to jest ważne, żebyśmy popatrzyli, jak on się wybarwia w tej sytuacji. No bo to jest taki papierek lakmusowy na nasze życie, na to, co sobie zbudowaliśmy dotychczas. Na nasze relacje, na naszą pasję w pracy. I oto są ludzie zamknięci w jednym pomieszczeniu, którzy myśleli, że są szczęśliwą rodziną albo szczęśliwym związkiem. I okazuje się, że kiedy nie muszą wychodzić do pracy na 8 godzin, a jak wracają, to nie gra w radio albo telewizor w tle, no to okazuje się, że coś jest nie tak. Okazuje się, że czas, który spędzam w domu z najbliższymi, niekoniecznie jest czasem szczęśliwym. Że na wiele rzeczy jest to sprawdzam. Na radość z mojej pracy, na satysfakcję z moich relacji, na to, których relacji mi brakuje, jak mi się żyje w tych relacjach, o których myślałem, że są dobrymi relacjami, albo jak mi się żyje w tych, które były dotychczas płytkie, a teraz się pogłębiają. To jest papierek lakmusowy na nasze życie. Ta pandemia dla wielu ludzi jest naprawdę takim sprawdzam na swoje życie i ona się wiąże z wieloma frustracjami, z wieloma odkryciami. Niektórzy zasłaniają oczy jak małe dzieci i mówią nie widzę, nie widzę, nie widzę. A inni mówią ja nie wiem o co chodzi, ale czuję, że coś jest nie tak. No i zgłaszają się i wtedy rozmawiamy o co chodzi, co jest nie tak. No właśnie, czujemy, że coś jest nie tak, to kiedy należy się zgłosić o tą pomoc? Kiedy to jest ten sygnał, że o, w tym momencie warto się odezwać i dać sobie pomoc? No to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo powiedziałabym tak, no wtedy, kiedy czujesz, że to jest potrzebne. Ale powiedziałabym, no nie chciałabym Państwa tutaj zostawić z czymś tak bardzo enigmatycznym. No pierwsza rzecz, jak czujesz, że przestajesz sobie radzić.
Może druga rzecz, jak chcesz się sobie poprzyglądać. Ale trzecia rzecz to taka, kiedy czujesz, że twoje emocje są takie, że one już ci przeszkadzają. Sam się nie czujesz dobrze ze swoimi emocjami. Sam nie czujesz się dobrze ze swoimi myślami. Ale też sposób, w jaki się zachowujesz, ludzie, którzy mówią ci o tym, jak się zachowujesz, jeśli ci mówią, tak, że twoje zachowanie jest, coś jest nie okej. Więc jeśli twoje zachowanie zaczyna też budzić twój niepokój, albo być może inni mówią, że rzeczywiście to jak się zachowujesz, to może coś jest nie tak. Różnie. Leżysz i trudno ci jest wstać. Pijesz i chciałbyś coś z tym zrobić. Jesteś zły, napięty, wybuchasz z byle powodu. A więc powiedziałabym na tych trzech poziomach. Co się dzieje z twoimi uczuciami i czy rzeczywiście z nimi sobie radzisz? Jakie myśli temu towarzyszą? Czy sobie z tymi myślami radzisz? No i zachowanie, tak? Czy jest coś tutaj, co cię niepokoi? A czy te problemy, które teraz się pojawiają, one są podobne do tych, które były, nie wiem, w latach 90., 80., 70.? Czy to coś zmieniło w tym momencie? Pracuję 30 lat na tej uczelni, ale do lat 70. nie sięgam. To może nie tak daleko, no ale jeżeli chodzi o te 30 lat spędzonych tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, widać różnicę, jeżeli chodzi o te nasze problemy? Nie wiem. Wydaje mi się, że pojawia się większa grupa studentów, którzy mają kłopot z tym, że studiują coś, co nie wiadomo do czego ich prowadzi. To znaczy wydaje mi się, że 30 lat temu, a to były trochę inne czasy, tak już nie chcę rozwijać tej historii, wtedy 12% osób miało wyższe wykształcenie, była określona liczba miejsc na studiach, one nie były powszechnie dostępne i tak dalej. To była trochę inna rywalizacja o miejsca. Osoby, które kończyły studia, były uprzywilejowane na rynku pracy, więc to jest w ogóle długa historia. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj młodzi ludzie studiują różne kierunki i nie wiedzą, ktoś studiuje budownictwo, ale nie wie, czy chce być budowlańcem. Ktoś studiuje psychologię, ale nie wie, czy chce być psychologiem. Ktoś studiuje bioinżynierię zwierząt, ale nie wie, czy chce być zootechnikiem, czy nie wiem, zootechnologiem, nie wiem, jak to się nazywa, przepraszam. Więc jakby myślę sobie, że ten rodzaj niepewności jest większy i takie poszukiwanie siebie, powiedziałabym, odroczone, psychologowie nazywają to fazą moratorium, odroczonym wchodzeniem w dorosłość, takim wiecznym poszukiwaniem, takim pytaniem, z kim chcę być, jaki zawód chcę wykonywać, jaki jest mój światopogląd. Tak? Więc jakby tu widzę taki obszar przedłużającego się wchodzenia w dorosłość. A inne problemy emocjonalne, no zawsze młodzi ludzie zawsze mieli dokładnie to, z czym się teraz spotykam, czyli odchodzą z domów rodzinnych trochę zrywają pępowinę z rodzicami. To rodzi różne frustracje. Wchodzą w pierwsze związki, które wiążą się z powodzeniem albo z ogromnym niepowodzeniem. Z tym się spotykamy. Muszą podejmować różne wyzwania samodzielnego życia. Przyplątują się różne emocje, z którymi nie potrafią sobie radzić. Więc to są takie typowe rzeczy. To jeszcze mam Beato pytanie w takim razie, bo nie ma o co ukrywać, ale chyba media społecznościowe bardzo mocno w tej chwili wpływają na nasze zachowania. Dużo się mówi o hejcie, który pojawia się w różnych też przypadkach. No nie ma o co ukrywać, ale żyjemy, cofając się 10 lat do tyłu, to były też inne troszeczkę czasy, jeżeli chodzi o ten dostęp do internetu, do tego, co się działo we wszystkich mediach społecznościowych, bo wtedy ich po prostu nie było, teraz są i wiele osób zamyka się w tym właśnie świecie. To też może jest powód taki, że niestety, ale pojawiają się coraz to nowe przypadki, które wy musicie potem leczyć, musicie im pomóc. No tak, to jest w ogóle cała kwestia socjalizacji, tak i budowania relacji. No bo budowanie relacji w świecie rzeczywistym, a budowanie relacji przez internet, to jest to jednak coś innego, prawda? Jest to jakby inny rodzaj otwartości, inny rodzaj autentyczności, ale też takiej akceptacji, której po prostu doświadczamy. Temat jest oczywiście bardzo duży i szeroki, bo on jest związany też i z budowaniem swojej tożsamości i z budowaniem
tego właśnie od pedaństwa, jakim jestem. Dzisiaj młody człowiek, który funkcjonuje w mediach, może sobie dowolnie kształtować swoją tożsamość. Może podbarwiać, oszukiwać, może różne rzeczy może robić, prawda? Może mieć mnóstwo znajomych, to są relacje powierzchowne, tak? Może być nastawiony na tworzenie postów, które są tylko nastawione na lajki, a nie na ekspresję siebie. Więc to są rzeczywiście tematy dosyć skomplikowane, ale one rzeczywiście trochę spłaszczają relacje, trochę są takim erzacem relacji, ale ja też do końca nie chcę tak ich negować, tak? No bo to jest taki trochę nowy wzorzec wchodzenia w relacje, tak? Nowy wzorzec socjalizacji, nowy wzorzec uczenia się bycia z innymi. On jakby dostarcza trochę innej satysfakcji, satysfakcji lajku, a nie satysfakcji bycia, spojrzenia, wspierania, gadania, tego, co jest czasami takie nieokreślone, dostrajania się, tak? Jak my tutaj rozmawiamy, to możemy się dostroić do tonu głosu, coś się dzieje w czasie rzeczywistym, tak? Na Facebooku tak się nie dzieje, nie widzimy twarzy, nie widzimy, nie rozpoznajemy emocji, po prostu nie budujemy takiej relacji, jaką budujemy w świecie rzeczywistym. Stąd ja mówiłam o tych nogach, tak? O tych naszych zasobach. Facebook daje nam poczucie budowania jakiejś społeczności, ale czy daje nam poczucie budowania tej nogi, która jest związana właśnie z bliską przyjaźnią, autentycznym wsparciem, czy na przykład z miłością romantyczną? No oczywiście od tego można zacząć, no ale potem trzeba ten związek tworzyć, tak? Więc to. Tak to wygląda. Akademia Ciekawości. Będziemy oczywiście podczas naszych kolejnych spotkań poruszać kolejne ważne tematy. Możemy powiedzieć mi więcej, o czym będziemy mówić? Tak. Czy ja mam powiedzieć, jak robimy? Możesz powiedzieć, albo dobrze. Możemy razem powiedzieć. Ja też się tutaj przygotowałam, mam to wydrukowane. Powiemy tak, że będziemy mówić między innymi o niepokoju wywołanym pandemią, a co za tym idzie uzależnienie, autoagresji i prób samobójczych. To jeden z tematów. Tak. Będziemy też mówić o różnicach związanych z kształceniem zdalnym, a także jak odnaleźć się na rynku pracy, który również jest teraz zdominowany pracą online. Też bardzo ważny temat, tak. I aktualny, nie ma co ukrywać. Będziemy mówić oczywiście o dojrzałości, jak człowiek zmienia się w czasie studiów, no i jak pokonywać bariery, które stawia przed nami świat, w jaki sposób się prezentować zarówno w świecie rzeczywistym, jak i online. Wszystkie tematy ważne na czasie. Wszystkie niezwykle ważne. Myśmy je pogrupowali w takie spotkania, które chcemy odbyć dokładnie takie jak tutaj. I staraliśmy się też nadać temu takie frapujące tytuły. I takie to będą spotkania. Boję się. Czy to takie straszne? Jak zaakceptować swoje emocje i poradzić sobie z niepokojem podczas pandemii? Studia jako podróż ku dojrzałości. Czy rzeczywiście tak jest? Czy lampka wina do snu to już uzależnienie? O, to pytanie zadajemy sobie często, tym bardziej, że alkohol naprawdę uspokaja. No więc właśnie, jak się uspokoić alkoholem, czy zrezygnować z uspokajania się alkoholem i kiedy powinna nam się zapalać lampka w głowie? Studia online versus praca online, czyli jak poradzić sobie na rzeczywistym rynku pracy z wykształceniem zdobytym z ekranu komputera? Czy to już przemoc, to tylko konflikt? No mówiliśmy dzisiaj o papierku lakmusowym, tak? O tym, że pandemia jest papierkiem lakmusowym na nasze relacje. Często jest tam konflikt, a czasami konflikt zmienia się w przemoc, tak? A więc jak to rozpoznać i kiedy powiedzieć nie, albo jak sobie z tym radzić? Jak zadbać o własną energię w czasach pandemii? Sztuka autoprezentacji, jak pokonać własne bariery i pewnie stanąć przed grupą online i offline. Czy głód emocjonalny sprawia, że tyje? O zaburzeniach odżywiania z perspektywy psychologa. Wiele osób mówi, że musi po pandemii kupić sobie nowy zestaw ubrań. No to pokazuje tylko, że nasze tycie i nasze jedzenie to jest mechanizm nie tylko związany z odżywianiem, ale z psychologią. Nagradzamy się jedząc. Świat na krawędzi. Autodestrukcja i próby samobójcze wśród studentów. Też o tym będziemy rozmawiać. A więc tematy trudne. Oczywiście tematy, które nie załatwią wszystkiego, ale też pozwolą oswoić się trochę z tym, że naprawdę wszyscy przeżywamy różne zakręty. Trzeba mieć świadomość tych zakrętów i warto nie bać się, nie mieć bariery w przyjściu do nas i mówić, i po to, żeby o tym powiedzieć, po to, żeby tym się zająć. Zapewniam Państwa, że my się tym zajmujemy. To jest dokładnie coś, z czym my pracujemy na co dzień, więc nawet to, co młodych ludzi dziwi, to no, dla nas jest rzeczą codzienną.
To teraz podsumowując już to nasze spotkanie, gdzie was szukać, gdzie was znaleźć, gdzie możemy się zgłosić? I to jest, znaczy być może też takie pytanie, które pojawia się teraz w głowach naszych słuchaczy czy widzów, bo być może boją się, żeby ktoś ich nie zobaczył. Jak zrobić, żeby dostać się do was bezpiecznie, tak żeby osoba, która chce do was dotrzeć, czuła się komfortowo? Najprostszą rzeczą jest zadzwonić. Jeśli na stronie uniwersytetu wpiszecie ACW Empatia, Akademickie Centrum Wsparcia Empatia, no to wyskoczy tam wam nasza strona internetowa, numer telefonu do nas, mamy pracownika pierwszego kontaktu, tam można zadzwonić, umówić się z nami, trzeba będzie wypełnić dokumenty, nasza pomoc jest bezpłatna. Wypełnić dokumenty i po prostu przyjść na spotkanie. W czasach pandemii pracujemy w kontakcie rzeczywistym, spotykamy się w bezpiecznej odległości, ale też dla osób, które mają kłopot z przyjazdem albo w ogóle pracują poza Olsztynem, spotykamy się też w Teamsach online. No i po prostu pracujemy. No i to najważniejsze. Bardzo dziękuję w takim razie za spotkanie, za tą cudowną i wspaniałą rozmowę, która również i mnie pozwoliła troszeczkę inaczej spojrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół mnie, a szczególnie te nogi mnie tutaj zainspirowały, bo faktycznie człowiek pod takim kątem nie myślał o tym, co się dzieje wokół swojego życia. Pomyślcie i zastanówcie się faktycznie, czy nie potrzebujecie pomocy i przede wszystkim nie wstydźmy się tego, prawda? Nie bójmy się podjąć tego kroku, żeby dotrzeć do was i porozmawiać o tych problemach. Nie wstydźmy się przed samym sobą. Przed innymi możemy się wstydzić. To nie jest nic dziwnego, ale nie wstydźmy się przed samym sobą. No i to najważniejsze, najważniejsza puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, była naszym gościem. A ja zapraszam was bardzo serdecznie do śledzenia Akademii Ciekawości. Warto być razem z nami, warto oglądać i słuchać naszych podcastów. Dziękuję bardzo.